Witamy, jak widać jesteśmy znowu w pełnym składzie i dzisiaj przyjechaliśmy zwiedzić jeden z najpiękniejszych zabytków powiatu grójeckiego, czyli Wielki Pałac Rodziny Kępalskich. Pałac ten został wybudowany w 1900 roku w stylu neorenesansowym, z tego co czytałem. Ciekawostką jest, że w czasach II wojny światowej miał tu miejsce szpital, a następnie założono tutaj szkołę podstawową, którą zamknięto w 2008 roku. No i tak oto pałac zabity dachami stoi do dzisiaj. Jak widzimy, pałac w środku był odnowiony i przerobiony na potrzeby szkoły. Zachowały się jeszcze tablice. Na ziemi jeszcze leży stara drewniana podłoga, która niestety zarasta pięknymi grzybami. No i przez oryginalne, masywne drewniane drzwi, które z drugiej strony trzyma Ula, wychodzimy do głównego holu. A więc wchodzimy na górę, po pięknych marmurowych schodach. Trochę w słabych kolorach to malowano, ale i tak z tego roku jeszcze to mamy. Jeszcze wiszą zdjęcia. Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus. Tutaj coś, co wygląda na łazienki. Haczyki. O, ta klasa chyba najwięcej akcesoriów zachowała. Konopie. Nie wiem. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la 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 la, hej, 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 hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Do majątku rodziny Kępalskich, oprócz tego ogromnego pałacu, należał także park pałacowy, w którym podobno zakopany jest skarb. Znalazłem w internecie artykuł, w którym ktoś pisze o 5 rzeczywistych dokumentach z 1925 roku, których ktoś pisze do urzędu gminy o pozwolenie na wykopanie rzekomej skrzyni z monetami z 1865 roku. Jednak skrzynia ta znajduje się właśnie na posiadłości rodziny Kępalskich i cała sprawa toczy się o to, czy Kępalscy pozwolą na wykopanie tutaj skarbu. Oczywiście informacja ta od razu dotarła do dużej ilości ludzi. Ludzie zaczęli tutaj nielegalnie kopać i rozkopali cały ten park, aż w końcu pani Kępalska nie pozwoliła na wykopaliska. No i prawdopodobnie skarb tutaj został. Jeśli jesteście bardziej zainteresowani tym skarbem albo chcecie go, nie wiem, odkopać, znaleźć, to w opisie filmu umieścimy link do tego artykułu, sobie dokładnie przeczytacie. No i dobra, teraz schodzimy na sam dół i wejdziemy do szatni oraz piwnic, ponieważ cały ten budynek jest podpiwniczony. Znajdują się tam ogromne piwnice, jednak wejście do szatni, które znajduje się właśnie tam, jest zamknięte, więc musimy się tam dostać z zewnątrz. Jak wiecie, każde opuszczone miejsce posiada swoją jasną i ciemną stronę. Teraz zagłębimy się w tej ciemnej. Tak, tu trzeba brać inną taktykę niż przy wejściu tam. Tu trzeba tak na szczupaka skoczyć. No i zobaczcie, pierwsze co nam się to ukazuje, to karty biblioteczne. Napisane są te tytuły książek, rok. Ale trzeba przyznać, że piwnica jest dosyć upiorna. Piwnica jest naprawdę duża, bo jak widać ciągnie się tutaj jeszcze pod całym budynkiem. O proszę, w jedną stronę, w drugą stronę. To jest gablota jakaś szklana. A, patrz, tu jest jeszcze więcej tych... To chemiczne znowu. Tu mamy szatnię. Tu są haczyki. O, jeszcze da się je ruszyć. Tutaj co to za pancerne drzwi metalowe? Zasieć tam, a to jest kotłownia. Zobacz. Mamy ogromny piec. Tutaj było kiedyś przejście właśnie na górę do tych drzwi, gdzie jest napisane szatnia. Ale są one zastawione. I mamy tutaj łazienki. Są wyjęte rodem z horroru. Te obdrapane ściany w piwnicy ulokowane. Kolejną mamy toaletę męską. Ta jeszcze bardziej zniszczona. Jak każda męska. No i piwnice zwiedzone. Wyglądają rzeczywiście niesamowicie. A, wreszcie światło dzienne. Dobra, na koniec mamy jeszcze wejście do wschodniej wieży. Jak widać, wejście jest zakłódkowane, ale jakoś sobie poradziliśmy i są tutaj dalej schody na górę. Oj, to nie takie łatwe, jak myślałem. No i dobra, wszyscy jesteśmy w środku. Patrzcie, tutaj jest jeszcze kilka pomieszczeń, które normalnie były w ogóle odmurowane od reszty. O kurde. Patrzcie, ile tu jeszcze tego jest. Byłem pewien, że tu jest sama klatka schodowa. Jakoś tak mi nie pasowało to ten układ pomieszczeń. I tu jest właśnie zamurowane, no. I tam jest dopiero ten hol. To jest to miejsce, co mówiłaś, że narnia. Patrzcie, schody nawet są pokryte pajęczynami. Nikt tu nie wchodził wcześniej. Jakie fajne te z okienkiem. Drzwi do toalety. Tak, dokładnie to samo. Tu kibel, a tu wanna. Ale kolory. Nie obsłażę. No i tu dokładnie to samo. Wchodzimy kolejne piętro wyżej. Tu już jest ciemno. Chodźmy, chodźmy. Ale fajne drzwiczki. Jesteśmy w wieży. Wow, jak ile... Ej, my jesteśmy na strychu teraz, może tu jest przejście nawet do tej drugiej wieży. Ej, sorry. Kurde, jaka fajna, malutka toaleta. Idziemy dalej, jesteśmy teraz na strychu. I idziemy przez strych. O matko. Jaki kolor. Jezu, jak można tak pomalować pomieszczenie, to po prostu... Kolejny pokój księżniczek. A jeszcze serdeczna pokoju. Może to był taki pokój, że jak dzieci były takim przeciwieństwem ADHD, że były takie te ospałe, to jak się tu wsadzało, na takie o Boże, jaki różowy. No nie? Tak dobrze. Aha, na pewno. Masz rację. Wystarczy, że chodziłem po bunkrach. O Boże. Nie, Jezu, tu jest jeszcze pomieszczeń. O Boże, ja się tutaj... Ty słyszałeś dzieci? Ja też słyszałem dzieci. Krzyk dzieci słyszałem. No ja też właśnie. Mamy tu nawiązaną szkołę. I mamy tu ostatnie pomieszczenie. Do którego wchodzi Piotrek. Jako pierwszy. Zobaczymy, czy otwarty. Otwarty. No, idź. Nie. Nic dobrego, to jest akłata. Jakaś akłata? Jezus, tego. Ej, bo my tu jesteśmy w tej drugiej wieży. Nie, to jest normalnie taki sufit krzywy. A tam jest jeszcze jakieś przejście. Tu jest jeszcze wieżyczka za kamieniem. Tak. Patrz jak super. Pokaż. Ale fajnie. Chciałabym mieć tylko pokój. Patrzcie, jesteśmy w tej wieży. Te schody jeszcze wytrzymają? Chyba tak. No i dobra. Piękny pałac zwiedzony. W środku wygląda zupełnie inaczej niż na zewnątrz. Na zewnątrz ten neorenesans, a w środku kicz. No i zobaczcie, stara szkoła w opuszczonym stuletnim pałacu. Takie miejsca wcale nie są tylko na filmach, one istnieją naprawdę. No i dobra, z naszym pałacem się już żegnamy. Miejmy nadzieję, że kiedyś może znajdzie się sponsor, który pozwoli na wykopanie tego skarbu rzekomego, który jest gdzieś tutaj zakopany w lesie. a ten skarb mógłby sfinansować odbudowę tego pięknego pałacu. Ale na dzisiaj koniec.